Wszystkich. Dzień dobry, po raz kolejny. Dzisiaj wyprawa z Edim. Idziemy do opuszczonej wsi Biała Woda. Wieś już powstała w latach Marcała Chrobrego. Czyli co, to był XIV wiek? Wcześniej, w XIV wieku powstała nazwa Biała Woda. Była to najdalej na zachód wysunięta wieś Łemkowska w Polsce. No a co z niej pozostało, tego nikt nie wie, tylko miejscowi, ale dzisiaj my się dowiemy. Zobacz, a tutaj mamy pozostałości po polach uprawnych. Oczywiście dzisiaj już pozarastane, ale wyraźnie widać tarasy. Oprócz wypasu owiec i uprawy pól, Łemkowie słynęli z naprawy garnków glinianych. W jaki sposób to robili? Otóż żuli chleb żytni i taki chleb zmieszany ze śliną przyklejali do zniszczonych garnków glinianych i to wszystko umacniali drutem. Byli w tym mistrzami i takie garnki szły nawet na Węgry. Zobacz, po lewej stronie figurka jest chyba ze starej cerkwi. Z prawej tak samo dwie figurki pozostały. No to będzie właśnie z tej wsi. Może być po Łemkowskim. Ołtarzyk też pewnie. Zgadza się. Wszystko to pozostałości tarasów po polach. W tym miejscu i tutaj jeszcze trochę, ale niewiele. Im wyżej, tym rzadziej. Największy rozkwit wieś Biała Woda przeżywa w 1931 roku, kiedy to liczyła 110 domostw, prawie 500 ludzi mieszkało tutaj, około 20 koni, ponad 300 krów i ponad 400 owiec liczyła wieś. Szukamy opuszczonego domu, który jeszcze podobno do dziś się uchował. To będzie ten Brysztański Potok, czyli jesteśmy już bardzo blisko. Widziałeś to? Poczekaj. Eddie rzucił temat, że tym murem kamiennym może iść stara droga do wsi. Nie, tylko most. Most? Tak. Przed chwilą spotkaliśmy dość wiekowego mieszkańca wsi Jaworki, która znajduje się tuż poniżej Białej Wody i opowiedział nam ciekawostkę. Otóż dzisiaj kilku Łemków żyje na tych terenach. Okazuje się, że zostali oni owszem wysiedleni w ramach akcji Wisła, ale powrócili tutaj w jakich latach? 60. Czy 80. 60. Także wrócili i z powrotem zamieszkali te tereny. No, nieliczni. Widzisz jakąś ścieżkę? Nie. No bo przed nami ściana lasu.
Nie mamy wyjścia. Musimy się przedostać przez ten las. Budynek jest w zbyt opłakanym stanie, żeby do niego wchodzić, ponieważ każdej chwili grozi zawaleniem. Komin niedługo się zawali, bo w połowie jest już totalnie pęknięty, spękany. Tutaj dokładnie w tym miejscu. Niewiele mu brakuje, podejrzewam, że silniejszy wiatr i przywróci się. Już wiemy, co to jest. To nie jest budynek po łemkach, a pozostałość. Chociaż czekaj, to się spaliło. Może to jest ta bacówka harcerska, która się spaliła. Udało się znaleźć jedno z opuszczonych gospodarstw, a raczej ruiny tego gospodarstwa. Ale już skubańce wysoko się wybudowali. Tak, widać wyraźnie zarys tutaj w tym miejscu. Słupy wzmacniające, wspornikowe. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, sześć. Sześć słupów. I po drugiej stronie też. No i po drugiej stronie podmurówka widoczna. Konkretna podmurówka. Podobno jedna z bacówek wybudowanych w okolicy została spalona przez harcerzy. No na pewno zrobili to nieumyślnie, pewnie świeczka się przewróciła, no i się wszystko schajcowało. Być może, że to jest ta spalona bacówka. Poruszamy się teraz wzdłuż granicy polsko-słowackiej. Słupek graniczny. Polska, P Polska, S Słowacja. Osiedlili się tutaj w latach 60. górale z Podhala. No i prowadzili również tutaj wypas owiec. Prawdopodobnie ten budynek taki podniszczony, no to była ogromna bacówka i budynek, gdzie chroniły się owce przed kiepskimi czynnikami atmosferycznymi. Wyobrażam sobie w zimę, jak tutaj mu chybliło. Jeden z nielicznych, jaki się zachował w opuszczonej wsi, drewniany krzyż. No i z blachy Chrystus. I tutaj widzę, jeszcze coś było, ale ktoś zerwał. No i drzewo pamiętające czasy osadnictwa łemkowskiego. Ale ten już jest chyba z, tak, ze stali. Figurka jedna, druga. Wygląda nasz chwilowy biwak w opuszczonej wsi Białowoda. Co tam, Edi, masz w zanadrzu? Jak zwykle standardowo o twoje ulubione piwo? Tak. Tak siedząc i sącząc browarka, przypomniała mi się jeszcze jedna ciekawostka. Otóż, czy wiecie, skąd wzięły się słowa takie jak fujarka, baca, bryndza? Edi, jak myślisz? Czy to jest od górali z Podhala? Możliwe. Otóż nie. Otóż jest to od ludzi, którzy przybyli tutaj z Rumunii. Oni właśnie przynieśli te słowa ze sobą, które później my Polacy przechwyciliśmy i używane są do dzisiaj. No,
Ale piesek. Chodź. O, tu mniej zadymione jest. No, jak się tak człowiek nawdycha tego dymu przez cały dzień, to nie musi flaszki pić. Dwutygodniowa owieczka. Nie chce się dać tutaj. Wyszliśmy już z bacówki. Ja tak oczadziałem od tego dymu, że chyba wszystkie kleszcze już pogubiłem. Pouciekały. Edi, to ile tego sera kupiłeś w tej bacówce w sumie? 4 oscypki były te większe i 0,5 kilo brędzy. Czy buncu? Buncu. No to będziesz miał teraz jedzenia do końca maja.